Witajcie, muszki z tej strony, w kolejnym odcinku z Halo 4 na modyfikacji The Great War Redux jako Wielki Qing, czyli Chiny. W ostatnim odcinku w sumie mówiłem, że... Czy to był ostatni odcinek? Nie pamiętam już. Że pojawią się znowu, kiedy będę już tu mógł się zdesantować, jednak taki problem jest, że flota japońska jest zbyt silna i po prostu to, co miałem, okazało się, że miałem coś, to zniszczyło. Na szczęście nasze łodzie podwodne są na tyle dobre, że się nie dają. Jeszcze wysłałem tam samoloty, ale niestety samoloty jakoś nic nie robią. Wszystko jest fajnie, ale samoloty mało co robią. Nie wiem, dlaczego tutaj nie mamy. Tutaj zgubię. Dlatego też zrobiłem, żebyśmy tutaj z Rosją mogli zaatakować. Jedyne co, to zobaczymy, czy mi się uda. Okej, udało mi się. Chodziło o to, że musiałem mieć 50%, żeby zaatakować Rosję. No, trochę głupie, ale okej. W takim razie atakujemy. Ponieważ, dlaczego nie? Ciekawe, czy ten gość nadal tu jest, tak jest nadal. Chociaż są demokratyczni. On jest niepodległy, czy... Jest niepodległy. Bywa. Dobra, tak naprawdę wysyłam nasze wojska przeciwko krajowi, który, nie powiem, trochę jest naprawdę niezbyt dobry. No, Rosja po wojnie nie jest po prostu. Dobra, czekajcie, bo ja tutaj przypadek czegoś przeciągnę. Więc tak, jeżeli nie możemy ich zrobić, a jako że to jest to, to mogę przecież ich zaneksować. Set owner. Jak myślicie, jak się nazywamy? Chi? Nie. Set owner. We? Nie. Set owner Empire of China? Nie. To jak my się nazywamy? King. O, masz los. Byłem blisko. Set owner King. Już to zrobimy w taki sposób. Okej, i jest już z powrotem od nas. Więc wystawimy. W ogóle teraz się spojrzę na tego gościa i takie... Kurde, chiński kmicic. No, i to tylko mi przyszło do głowy, kiedy go zobaczyłem. Wysyłamy tutaj. I niech się tutaj ruszają. Tak, i teraz... To jest typowe przechodzenie przez Syberię. To... Co to ma być? Jak to się stanęło? Powiedzcie. Wytłumaczycie. Jak się stanęło? Bo oni zaczęli desantować się, ale... ale kompletnie... Kompletnie nie... Nie wiem, jak to się stało. Czekajcie. To wy. Jak to się stało, że oni się zdesantowali? Wiadomo, że z łatwością ich pokonamy, tego że jesteśmy trochę zajęci. Trochę bardzo. Teraz zajmijcie się tymi w takim razie. Nasza dywizja nie umarła, więc co się stanęło? O nie, wypychają nasze dywizje. O nie, ona wyszła. Dobra, musimy nieco tutaj porobić. A nie, mają jednak dobre dywizje. To ja się i niestety trochę przyjechałem na tym. O, niestety. O, jednak się te dywizje trochę polepszyły. No ja tak patrzę teraz, no to jednak nie są aż takie słabe. No ale zdobyliśmy port, więc... Więc to tyle z tego. Będę musiał po prostu wysłać więcej dywizji, które tutaj tworzą się. Jakby co, też tworzę dywizje pancerne, więc... Niedługo dodam do armii. Czy polega to na tym, że tutaj nikt nie broni tego?
No, chyba polegało na tym, że nikt nie broni. Dobrze, że się spojrzałem. Okej, w takim razie się zajmijmy. Tutaj niektórzy mają, widzą, że rozkaz, który mówi, że a, to słabo wam pójdzie. Nie. A może? Nie powiem, trochę słabo może pójść, jeżeli mamy takie wielkie wejście tutaj. Ale na szczęście Syberia jest pusta, więc nie musimy się martwić o to. Tutaj tylko rozkazy sobie nieco polepszymy. No i oczywiście teraz też będzie taki problem, że czasami nie będą chcieli się ruszać, ponieważ nie mają dostaw. Co jak wiecie jest denerwujące. Tutaj wyślimy w takim razie do nich. I no i co? No i teraz będziemy próbowali pokonać Rosję. Dosłownie robię to jeszcze ze względu na to, że oni mogą mieć flotę. I wtedy przynajmniej coś będziemy mogli zrobić. Dobra, dywizje pancerne, wyślemy je do nich. A tych odeślemy do tej armii plus tutaj. Niech te dywizje pancerne jednak coś będą robiły. Więc jednak Rosja się obudziła po tej wojnie, ale przy tym ile my już zajęliśmy, to mało jest prawdopodobne, żeby coś miało zrobić. Mamy wolną armię, więc wyślemy ją zapewne od tutaj. Coś mi się wydaje, że my się wycofujemy. Tam wydaje mi się. Dobra, w takim razie tutaj mamy jakieś rzeczy. Badam już dosłownie wszystko, co mi zostało. Oczywiście zostało mi niewiele, ale cokolwiek to będzie, no to będę badać. Jak to wygląda z naszymi czołgami? Czy już ktoś jest tutaj, walczy? Jakiś tam walczy niby. No, przyjechały bez organizacji, ale sobie poradziły. No, na szczęście nasza kolej, naszą kolej będziemy musieli połączyć. Wygląda na to, że ten odcinek frontu jest w miarę połączony. Tak naprawdę możemy połączyć o tak. Może trochę lepsze połączenie zróbmy. I w głównej mierze polega to na tym, że za chwilę zapewne mam już straty w sprzęcie, więc tak, mam straty w sprzęcie, więc musimy nieco to przełożyć, przekładać niektóre rzeczy. No też nie mamy zbytnio tutaj rzeczy do tego. Jak sami możecie zauważyć, to my tam zbytnio nie inwestowaliśmy w stal, bo się nie dało. I teraz mamy wielkie braki stali. Mamy chyba wystarczająco fabryk, żebyśmy trochę mogli handel zrobić, tylko o Francja. 20 fabryk weźmiemy w takim razie. Jak ona ma tak dużo, to ja nie wiem. Ale to wystarczająco jest, żebyśmy sobie zaczęli coś produkować. No i powoli idziemy tutaj chyba, bo udało nam się odbić to. Daleko jest od naszych granic, ale może to nie było to, co odbijaliśmy. Jest tutaj mega dużo dywizji. Za chwilę wydaje mi się, że zaczniemy robić typowe, wiecie jak to zazwyczaj bywa, czyli budowanie tutaj rzeczy. Aż dziwne, że tutaj działa, ale nie działa w innej. Może to przez wielkość regionu? Nie sądzę. Dobra, i niech to pójdzie na górę.
O, coś tam się przesuwa, ponieważ zapewne są walki. A my będziemy obserwować, jak to wygląda. Dobra, najpierw niech kolej pójdzie, a później weźmiemy resztę. No i dywizje powstają, więc nie wiem, jaki jest powód, że mamy braki. Są braki. Ewidentne. Manpowerze to nas to zbytnio nie obchodzi. No, mamy w sumie na podobnym poziomie braki. Co ja włączyłem? Teraz to zapewne w ogóle nas pokonają. Dobra, aż tak źle nie było. Okej, jak to wygląda? No, części regionów się udało utworzyć, mają zaopatrzenie. Część regionów to straciliśmy przez to, że wysłałem. Tutaj mamy. Tutaj jest, się udaje pchnąć do przodu. Tutaj jest. Tutaj moglibyśmy wybudować taką kolej, o, coś takiego i boom i boom. No, niestety Hearts of Iron 4 w takich momentach to jest symulator budowania kolei. Jak to wygląda? Jeszcze nie podzieliliśmy. Jeszcze trochę daleko mamy, żeby podzielić. Wiecie co? Dla mnie to jest w sumie trochę takie nużące, że jesteśmy w takim momencie, kiedy no, wiadomo, że po pewnym czasie wygramy, no bo jesteśmy Chinami, mamy dosyć dobre, jeżeli chodzi o stanowiska tutaj wszystkie, tylko że mamy te zasoby są takie, nie powiem, trochę takie nieadekwatne, no. Udało nam się odbić tą stal, ale to jeszcze trochę potrwa, zanim w ogóle coś się uda nam zrobić. Na szczęście produkujemy to dosyć w miarę szybko. Mamy tego jeszcze gościa, który nam dodaje, więc to też jest dobre. Na szczęście jeszcze możemy sobie to robić. Chyba to będzie ostatnia doktryna. Tak, ostatnia doktryna, ile to teraz? 90. Podoba mi się, że to jest zamienione. Zgaduję, że zamieniali to, wiecie, w przeszłości, a teraz zostawili. Okej, mamy 62, wow. O ty. Aha, okej. Interesujące. Pytanie jest takie... O, jesteśmy już na tych granicach. Rosjanie nawet nas pchają z powrotem. Ale wydaje mi się, że powinniśmy sobie poradzić w pewnym momencie. Tylko musimy być uważni. Nie dać się zabijać zbytnio. O, możemy wyzwolić Korea. Release as puppet, immediately. Republicans. Wyzwolimy koreański imperium. What? Coś chyba źle zadziałało. I nadal się nie zgadzają na to. No, kto by się zgodził? Tak, ewidentnie coś nie działa. Tutaj widzimy, że nasze dywizje to kompletnie padają. No. Macie w samoloty? Nie macie. O, macie ten. Cringe. Co to jest?
O, maści los, wiemy co to jest. O, maści los. To jest z innego moda. Dobra, wiecie co? Dla mnie to i tak to się podoba. Teraz to nie jest nawet coś takiego, że my przegrywamy. My po prostu mamy problemy jakiekolwiek, żeby cokolwiek zrobić. To jest ten problem, że nie mamy rzeczy, a jak już mamy, to kończy się na tym, że zapewne nasi wrogowie mają nawet sporo zapewne, jeżeli chodzi o broń. No może w samoloty byśmy mogli pójść, wtedy to by zmieniło. Ale to trochę mu by zaszło. Oraz brak kolei w tym miejscach i bardzo boli. Bo jak to wygląda, te dywizje tak wyglądają, a nasze jak atakują. Mają taką obronę. Naprawdę smutne. Dobra, myślę, że na tym zakończę sesję. Serię. Sesję i tak też zakończę nagrywkową. Nie ma tutaj nic bardziej ciekawego. Nie ma nic po zjednoczeniu Chin takiego mega. Tutaj, jak sami widzicie, no próbują się zdesantować. Dywizje też mają takie, jakie mają. Nie mam jakieś mega dużo idei. No, Tybetu też nie mogliśmy zrobić, dlatego że mają no tutaj mają gwarancję, dostali w pewnym momencie gościu. Widziałem już go wcześniej, więc nic zaskakującego. Udało nam się zdobyć czołgi. To jest fajne. Mamy czołgi, które są słabe. Czołgi, te dywizje pancerne naprawdę nie były zbyt dobre. No dochodzimy prawie do już do poprzednich naszych granic. Czy straciliśmy ten punkt zaopatrzenia, co mieliśmy? Mamy nadal go. Czyli nie tracimy ich, to dobrze. Te punkty zaopatrzenia, teraz budowanie ich co chwila. Tutaj mamy punkt zaopatrzenia, ale zaopatrzenie też jest słabe. No... Teraz pójście przez to będzie bardzo męczące. Tutaj mamy fajną rzecz, ponieważ udało mi się zbudować fajną ilość. Zgaduję, że to co trzeba byłoby jeszcze zrobić, to po prostu od stolicy pociągnąć po prostu wszystkie te piątki. Wtedy dopiero byśmy mieli super połączenia. Ale ja już nie chcę zbytnio tego robić. World Conquest może byłby fajny, ale może z państwem, który ma jakiś content rozszerzony, a nie taki trochę starszy. Tutaj jeszcze oczywiście Niemcy mają te rzeczy. Tutaj, jak sami widzicie, o, niedługo to będzie. Będzie niedługo zapaść. Po czym mamy oczywiście pana Adolfa. No i w sumie, znaczy się, on ten mod trochę daje kontentu po wojnie, wielkiej wojnie, ale szczerze powiem, może jakby Chiny to po prostu chyba musiałyby dostać wielki rework od razu, albo by musiały dostać po prostu, ktoś by się musiał posunąć i zobaczyć. Bo to co ja robiłem wtedy, to były rzeczy. Ta wojna domowa naprawdę była dosyć nieokrzesana. Dobra, ale to wszystko. Był z wami Trevol. Widzimy się w kolejnych sesjach. Serio. No to cześć.